Jeśli byś starł głupca w moździerzu, tłuczkiem razem z ziarnami nie opuści go jego głupota. Przypowieści Salomona, 27 rozdział, 22 werset. 7 dyspensacji jest opisanych w Piśmie Świętym. Pismo Święte dzieli czas na 7 nierównych okresów dyspensacji, nazywanych wiekami i dniami. Wieki te są wyróżnione w Piśmie Świętym przez pewną zmianę w Bożej metodzie postępowania z ludzkością lub z jej częścią w odniesieniu do dwóch kwestii: grzechu i odpowiedzialności człowieka. Każda z dyspensacji jest próbą dla naturalnego człowieka i każda kończy się sądem. 5 z tych dyspensacji zostało już wypełnionych, to już jest przeszłość. Żyjemy w 6, prawdopodobnie zbliżając się do jej końca, a przed nami 7, ostatnia, nowe przymierze, określane też jako milenium. Pierwszy z tych okresów, wiek niewinności człowieka. Dyspensacja ta trwała od stworzenia Adama do wypędzenia go z Eden. Adam, stworzony, niewinny i nieznający dobra i zła, został umieszczony w ogrodzie. Miał jedynie zakaz jedzenia owoców z drzewa poznania dobra i zła. Porażka człowieka w Eden spowodowała wypędzenie człowieka z Eden. Tak, porażka spowodowała wypędzenie człowieka z Eden. Kolejny okres to wiek sumienia. Przez upadek Adam i Ewa nabyli i przekazali rodzajowi ludzkiemu znajomość dobra i zła. Rezultatem dyspensacji sumienia od Edenu do potopu było to, że wszelkie ciało zepsuło się na ziemi, że niegodziwość człowieka była wielka na ziemi, a wszelkie wyobrażenie myśli jego serca było nieustannie złe. I Bóg zakończył drugą próbę naturalnego człowieka sądem, to znaczy potopem. Trzeci okres to wiek władzy nad ziemią. Z przerażającego sądu potopu Bóg wybrał 8 osób, którym po ustąpieniu wód dał oczyszczoną ziemię wraz z obszerną władzą do rządzenia nią. Noe i jego potomkowie mieli obowiązek to uczynić. Dyspensacja rządów ludzkich zakończyła się bezbożną próbą uniezależnienia się od Boga. Zakończyła się sądem, pomieszaniem języków. Czwarty okres, wiek obietnicy. Spośród rozproszonych potomków budowniczych Babel, Bóg powołał jednego człowieka, Abrama, z którym zawarł przymierze. Niektóre z obietnic dla Abrama i jego potomków były bezwarunkowo oparte na łasce. Te albo już zostały, albo jeszcze zostaną dosłownie, literalnie spełnione. Inne obietnice były uzależnione od wierności i posłuszeństwa Izraelitów, prawnuków Abrahama. Każdy z tych warunków został naruszony, a dyspensacja obietnicy spowodowała klęskę Izraela i zakończyła się wyrokiem niewoli w Egipcie. Pierwsza księga Biblii, która otwiera się słowami: na początku Bóg stworzył, zamyka się słowami: w trumnie w Egipcie. Gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swojego syna, który narodził się z niewiasty i który był poddany prawu. List do Galacjan, 4 rozdział, 4 werset. Kontynuując nasz opis 7 dyspensacji, trzeba powiedzieć o kolejnym, 5 wieku, wieku prawa. Kolejny raz Boża łaska pomogła człowiekowi i wykupiła naród wybrany z ręki ciemiężyciela.
Na pustyni Synaj Bóg zaproponował im przymierze prawa. Zamiast pokornie błagać o kontynuację związku opartego na łasce, oni zarozumiale w pełni pysznie, będąc pełni pychy, powiedzieli: wszystko, co Pan powiedział, uczynimy. Cóż za okropna sytuacja. Historia Izraela jest długim zapisem łamania prawa. Wypadli z łaski i wpadli pod prawo, a nie osiągnęli z tego nic, ponieważ byli w tym niewierni. Każdy, kto z łaski przechodzi pod prawo, jest niewierny i łamie prawo. Izraelici i Judejczycy zostali rozproszeni. Nieliczna resztka powróciła pod rządami Ezdrasza i Nehemiasza. Z niej we właściwym czasie przyszedł Chrystus. Narodził się z kobiety i podlegał prawu. Zarówno Żydzi, jak i poganie spiskowali, aby Pana Jezusa ukrzyżować. Kolejny, szósty okres, szósta dyspensacja, to jest wiek łaski. Ofiara Pana Jezusa wprowadziła dyspensację czystej łaski, co oznacza niezasłużoną łaskę, niezasłużoną życzliwość, czyli Bóg dający sprawiedliwość zamiast Boga wymagającego sprawiedliwości, jak to było pod prawem. Przewidywanym rezultatem tej próby człowieka pod łaską będzie sąd nad niewierzącym światem i religijną wszetecznicą podającą się za chrześcijaństwo, będącą sformalizowanym chrześcijaństwem. Pierwszym wydarzeniem kończącym tę dyspensację będzie zstąpienie Pana Jezusa Chrystusa na powietrze, kiedy to śpiący święci zostaną wzbudzeni i wraz z żyjącymi wówczas wierzącymi zostaną pochwyceni na spotkanie Pana w powietrzu i tak zawsze będziemy z Panem. Jak mówi 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 17 werset, 16 i 17 werset. Następnie nastąpi 7-letni okres wielkiego ucisku. Po nim osobisty powrót Pana na ziemię w mocy i chwale. Wiek osobistego panowania Chrystusa jest okresem siódmym. Tak, to jest wiek osobistego panowania Chrystusa. Po oczyszczających sądach, które towarzyszyć będą osobistemu powrotowi Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza, będzie Pan Jezus królował nad Izraelem i nad ziemią przez 1000 lat. W tym czasie szatan będzie związany. Siedzibą władzy Chrystusa będzie Jerozolima, a święci, w tym zbawieni z dyspensacji łaski, czyli Kościół, będą z nim złączeni w jego chwale. Niestety, kiedy szatan będzie na krótko uwolniony, znajdzie posłuch w naturalnych sercach, tak samo podatnych na zło, jak zawsze, i łatwo zgromadzi narody do walki przeciwko Panu i Jego świętym. A ta ostatnia dyspensacja zakończy się, jak wszystkie inne, sądem. Wielki biały tron sądu ostatecznego zostanie ustawiony, źli zmarli będą wzbudzeni i ostatecznie osądzeni. A następnie utworzy Bóg nowe niebo i nową ziemię. Wtedy po wszystkich 7 dyspensacjach wieczność zostanie rozpoczęta. Czyli czas się skończy i będzie okres wieczności. A ty, czy uwierzyłeś już w Pana Jezusa Chrystusa? W każdej z tych 7 dyspensacji wystarczyło uwierzyć Pana Jezusa, aby być zbawionym. Uwierzył Abraham Bogu,
i został zbawiony raz na zawsze. Także Dawid, który był formalnie pod zakonem, uwierzył i został zbawiony niezależnie od uczynków. Teraz też zbawienie jest niezależnie od uczynków i tak jak zawsze jest nieutracalne, niezależnie od uczynków. I możesz uwierzyć Panu Jezusowi i być zbawionym raz na zawsze. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu.